Panie trenerze, ważna postać tej reprezentacji, Robert Lewandowski. Wiem, że pan z Robertem odbył dosyć długą rozmowę. Czy Robert miał jakieś wątpliwości co do swojej przyszłości w kadrze? Nie, myślę, że na pewno nie, ponieważ no, o wartości Roberta i tego, jak ważną postacią jest dla reprezentacji. Ja mówię o nim samym, bo nieudany mundial, olbrzymia fala krytyki spadła na Roberta. Też dało się odczuć, że drużyna nie do końca była zadowolona z rzeczy, które padły z ust Roberta podczas konferencji prasowych. Co tu dużo gadać? No, atmosfera zrobiła się dosyć kwaśna w pewnym momencie. Na pewno to, co się wydarzyło na Mistrzostwach Świata, w szczególności później odbija się najbardziej na największych gwiazdach, tak? Każdej reprezentacji. I na pewno akurat Robert, tak jak cała reprezentacja, nie może tego mundialu zaliczyć do udanych. To jest jasna rzecz, ale ja myślę, że przeprowadziliśmy taką dosyć fajną, długą rozmowę zaraz po tym, jak zostałem selekcjonerem w Warszawie. I później również byłem na meczu otwarcia z Hoffenheim. Tam miałem przyjemność również po tym meczu rozmawiać z trenerem Kowaczem, który też również takich parę fajnych wskazówek na temat pracy w reprezentacji mi przekazał. Ale myślę, że na pewno Robert, również patrząc teraz na jego zachowanie, na to jak postępuje na treningu, jak postępuje poza, większość tych osób, które jak gdyby są przy tej reprezentacji, twierdzą, że nastąpiła pewna zmiana. I ja sobie z tego osobiście cieszę. Ja myślę, że również myślę, że Robert wie o tym, że ja chcę mu pomóc. Znamy się bardzo długo i pomimo różnych historii, które gdzieś tam w tle wcześniej się rozgrywały, ale ja myślę, że również ze względu na to, że no, pewne doświadczenie bycia kapitanem w reprezentacji sam mam, to myślę, że są takie rzeczy, kiedy na ludzie sobie rozmawiamy, mówiąc o tym, co jest też ważne, jakie musi być postępowanie, żeby to dobrze funkcjonowało, czy lepiej funkcjonowało.